Witajcie moi drodzy widzowie, tutaj Monika i kanał perfumowy Orient Express. Dzisiaj nie da się ukryć mojego zmęczenia. Widzicie, że moje oczy są trochę zmęczone, bo szczerze mówiąc słabo spałam ostatnie dwie noce. No ale nic na to nie poradzę. Starałam się usnąć, nie udało mi się za bardzo, budziłam się wiele razy, no ale nic, po prostu tłumaczę, skąd taka bladość na mojej twarzy, ale postaram się, aby mimo wszystko ten film był energetyczny i ciekawy i będzie on troszeczkę inny niż zwykle, a do tematyki poczułam się zainspirowana perfumami, które kupiłam w ciemno i właściwie historia założycielki tych perfum, które zaraz Wam pokażę, mało znana niszowa marka, historia tej kobiety i jej koncepcja tworzenia zapachów zainspirowała mnie do tego, aby stworzyć film o perfumach nowoczesnych. O perfumach, które trudno połączyć z jakimiś odległymi czasami, odległymi historiami. Wiecie, ja kocham perfumy z tak zwanej starej szkoły perfumiarstwa, czyli te takie solidne, starsze, sensualne, świetne jakościowo zapachy sprzed lat. To jest moja ukochana kategoria, ale to nie znaczy, że ja zamykam się na innego rodzaju perfumy, na perfumy niszowe, czy właśnie nowoczesne, czy jakieś eksperymentalne. Absolutnie nie zamykam się i zaraz Wam udowodnię, że w mojej kolekcji są również perfumy nowoczesne. Powiedzmy, może jest to spłycenie tego tematu, że mówię tylko nowoczesne, ale w tym znaczeniu, że tutaj nie będziemy się odwoływać do jakichś, wiecie, dalekich historii, tradycji, opowieści różnych. Ja kocham takie opowieści, takie historie, ale akurat te perfumy, które Wam dzisiaj przedstawię, one są taką dobrą wyprawką, tak sobie wyobrażam, byłyby dobrą wyprawką dla kogoś, na przykład, kto jest młody, wyjeżdża do jakiegoś innego kraju, na przykład na studia albo do innego miasta i chciałby po prostu jakby napisać swoją historię, historię swojego życia od nowa. Chciałby być tak traktowany, odbierany jako osoba oryginalna, jako kosmopolita, jako osoba, która się też wyróżnia w tłumie i pokażę Wam takie zapachy, które ja sobie dla siebie nazwałam nowoczesnymi. No i zaraz Wam opowiem. Oprócz tego, że są nowoczesne, są też po prostu świetnymi kompozycjami, bardzo ciekawymi, pomysłowymi koncepcjami perfumowymi. Ok. Zapraszam również mężczyzn, bo będą tutaj też perfumy dla mężczyzn albo unisexy, które skręcają troszeczkę w stronę męską. Dobrze, zaczynajmy. Jakiż to zapach w ciemno nabyłam, który zainspirował mnie do utworzenia takiego filmu. Moi drodzy, marka perfum 2787, czyli w zasadzie 2787 i zapach nazywa się Elixir de Bomb, czyli bombowy eliksir. Jest to marka hiszpańska, którą założyła kobieta, której nazwisko brzmi bardzo polsko. Ta kobieta nazywa się Romy Kowalewski i ona założyła tę markę, wyjechała z Berlina, osiedliła się w Barcelonie, w Hiszpanii, no i właśnie tam założyła tę markę niszową. Dlaczego 2787? No dlatego, że pani urodziła się 27 stycznia 1987 roku. Moi drodzy, zobaczyłam takież oto piękne pudełeczko na eBayu, bardzo estetyczne i zaraz pokażę Wam, jak wygląda flakonik. Otwieramy, zresztą biało-czerwony, znowu jakaś konotacja z Polską, już pokazuję ten flakonik. To wszystko jest tak estetyczne, tak ładne, już pokazuję. Zobaczcie, śliczny flakonik, prosty, nowoczesny i pomyślałam sobie tak, w tak pięknym, nowoczesnym flakoniku zapach w środku musi być ciekawy, nie może mi się nie spodobać i miałam rację, bombowy eliksir, jest to unisex i on nie skręca w żadną stronę, spokojnie może go nosić kobieta, spokojnie może go nosić mężczyzna.
I teraz tak, opowiem Wam tak pokrótce o założycielce tej marki. Tak jak powiedziałam, mieszkała w Berlinie, wyjechała do Barcelony studiować zarządzanie i założyła markę niszową. I teraz tak, tutaj mam notatki, więc będę sobie zerkać. Tak troszeczkę tylko Wam opowiem. Jeżeli mi się uda to tutaj otworzyć. Chwileczkę. Tak. Już momencik. Ta nazwa perfum, która jest jej datą urodzenia, to osobiste połączenie z tą nazwą pomaga jej uczynić proces tworzenia perfum bardziej przejrzystym i podkreśla intymne powiązanie z w ogóle ze światem perfum, tak? To, że nazwała swoją markę 2787. I teraz tak, nie znalazłam nigdzie informacji, czy ona jest Polką, ale to nazwisko brzmi po polsku po prostu. Świat stojący za tworzeniem zapachów odkryła, gdy przeprowadziła się do Barcelony, aby studiować administrację biznesową, czyli zupełnie inny kierunek. I teraz tak. Docenienie szczegółów i życie chwilą i szukanie spektakularności w powszechnie oczywistych rzeczach to dokładnie to, co ona starała się wyrazić poprzez te zapachy, czyli docenienie tego momentu, teraźniejszości. Ponieważ moje perfumy inspirowane są tu i teraz, ponieważ nie ma zapachu lepszego niż teraźniejszość, poczułam, że ten sposób myślenia wymaga olfaktorycznej interpretacji. Czyli ona chciała stworzyć coś nowego, coś, co nie byłoby związane z przeszłością, z historią. Ona powiedziała kiedyś też, że ona wie, że jest sporo takich kreatorów perfum, którzy próbują odtworzyć jakiś zapach z przeszłości, bo na przykład tak pachniała ich babcia, ich dom rodzinny i tak dalej, ale ona chciała stworzyć zupełnie inne zapachy, takie nowoczesne, takie zapachy współczesne, zapachy tu i teraz. Takie, które by po prostu dogoniły teraźniejszość. O tak to nazwijmy. I teraz opowiem Wam już o tym zapachu konkretnie. Co my tutaj mamy w środku? Tylko sobie otwieram moje notatki, moi drodzy. Ten zapach powstał w 2016 roku i stworzył go słynny perfumiarz Mark Buxton. I co my tutaj mamy w środku? Mamy czerwony pieprz, mamy kwaśną tęgrynę i kwaśny, pikantny imbir w nutach głowy. W środku mamy dużą dawkę mało słodkich malin i ylang ylang oraz skalną różę, a w bazie mamy karmel, ambrę i skórę. Jest to zapach, tak jak nazwa wskazuje, bombowy eliksir i jest rzeczywiście i pikantny, i kwaśny, i bardzo taki ekspansywny. To jest taki właśnie zapach, który trudno połączyć z jakimś, wiecie, okresem historycznym. To jest po prostu feria ciekawej, interesującej świeżości. Czuć w tym zapachu głębie. Jest to ambrowo-skórne podbicie, które daje też takiego właśnie takiej pikanterii i ten zapach naprawdę też świetnie ułoży się na mężczyźnie, a ja go dzisiaj noszę i czuję się w nim super, super doładowana energetycznie. Jest to nieoczywista granut i tak jak powiedziałam, ten zapach może kojarzyć się właśnie z takim tętnem miasta. Wiecie, naprawdę widzę go na jakichś studentach, widzę go na jakichś, wiecie, młodych ludziach, którzy chcą podbić świat, tak jak powiedziałam, ale również widzę go na jakiejś, wiecie, oryginalnej kobiecie w średnim wieku. Na pewno jest w nim dużo pikanterii, dużo energetyczności, dużo też takiego chłodu. I tak jak powiedziałam, mało słodka malina. W tym momencie ja chyba nie mam żadnego zapachu z maliną, nie kojarzę, a to jest
akord, który bardzo lubię, więc cieszę się, że ten zapach dołączył do mojej kolekcji. I powiem Wam, że on normalnie kosztuje, no to jest drogi zapach, on normalnie kosztuje około 500-600 zł, natomiast ja go znalazłam na eBayu za 100 zł. Ja mam szczęście, ale to też dlatego, że poszukuję i ten internet nieustannie sprawdzam i po prostu znajduję takie perełeczki. I ponieważ sprzedający na eBayu miał jeszcze dwa zapachy tej marki, również w takiej cenie, to zamówiłam sobie jeszcze jeden zapach właśnie z tej marki. Zapach waniliowo-kokosowo, taki morski, cielesny. Zobaczymy, jak do mnie przyjdzie. Na pewno Wam go zrecenzuję. Także ten właśnie zapach zainspirował mnie do tego, aby opowiedzieć Wam o perfumach teraźniejszych, o perfumach nowoczesnych, o perfumach, które po prostu kojarzą mi się z takim, wiecie, dużym, tętniącym życiem miastem. Ja bardzo cenię naturę i spokojne życie, natomiast od czasu do czasu jak najbardziej lubię czuć takie tętno miasta, tak jak ostatnio byłam w Bristolu i oczywiście nie mogłabym tam chyba w takim tempie szybkim żyć na co dzień. Wolę jednak takie bardziej, wiecie, wyciszone życie. Natomiast to ma też swój urok. Na pewno zgodzicie się ze mną, że życie w tętniącym mieście, w takim wielobarwnym, też jest ciekawe, oczywiście. Dlatego właśnie te perfumy, które przedstawię, możecie uważać za wyprawkę do takiego dużego miasta. Tak to sobie wyobraziłam, że tak będę o tym opowiadać. No dobrze, to zacznijmy dalej opowiadać o zapachach, które są w mojej kolekcji nowoczesne, nie konotują się z historią, zamierzchłymi czasami. Kolejny zapach, Alaya, 2015 rok. No zapach, który sporo namieszał w mainstreamie, że tak powiem, podniósł poprzeczkę w mainstreamie. Zapach projektanta mody, który długo się bronił przed tym, aby stworzyć perfumy. A w końcu stworzył i to jest jego zapach autorski. Niestety Alaya już nie żyje. Tutaj mamy piękne tłoczenia. Tutaj mamy korek, który przypomina szpulkę nici, jako że on był krawcem, kreatorem. No i mamy zapach, który również wpisuje się w kategorię zapachów eksperymentalnych nawet, powiedziałabym. Bardzo nowoczesnych, dlatego że w tym zapachu ten zapach zawiera nutę tak zwanego powietrza górskiego i jeżeli ktoś powie, ha, powietrze górskie, a niby jak to włożyć do flakonika perfum, jak stworzyć taką molekułę? No udało się. Jest rzeczywiście to poczucie takiego gęstego powietrza wysoko w górach, jakiejś takiej mgły, świeżości, takiej może nawet mlecznej świeżości. Ale więcej w tym zapachu jest chłodu, zdecydowanie. Jak ten chłód uzyskano? Otóż mamy tutaj oczywiście nutę róży, mamy nutę fiołka, mamy piwonię, mamy skórę. Zapach jest kameleonem, zapach się zmienia, jest jednocześnie chłodny, industrialny, potem nabiera takich cech bardziej właśnie cielesnych, a górskie powietrze z dodatkiem skóry i kwiatów, zimnych kwiatów, lodowatych kwiatów. I mamy zapach, który naprawdę namieszał w mainstreamie, podniósł poprzeczkę i zawstydził. Myślę, zawstydził te marki, które po prostu ciągle się powtarzały. Zapachy w mainstreamie mogą być dobrej jakości, mogą być ciekawe, interesujące. I ten zapach również widzę na kobiecie młodej, ekspansywnej, odważnej, która przemierza jakieś ogromne połacie miast i ten zapach dodaje jej pewności siebie, dodaje jej również oryginalności. Także Alaya to kolejny nowoczesny zapach w mojej kolekcji. Jaki jeszcze zapach określiłabym mianem nowoczesnego i takiego nieoczywistego? Niestety już unikat, Kenzo Medley, to jest wersja EDP. Wersja EDP i EDT różni się, więc tutaj trzeba uważać. To jest wersja, w której mamy róże, mamy kadzidło, mamy heliotrop i cedr. I te składniki głównie dominują. Róża, kadzidło, heliotrop, pieprz i cedr. Zapach też nieoczywisty, nowoczesny, który jednocześnie jest tajemniczy,
jest kobiecy, z drugiej strony jest frywolny, zwariowany troszeczkę. Jest tutaj takie tchnienie gumy do żucia w tym zapachu. Również kameleon i również on jest absolutnie nowoczesnym, nowatorskim zapachem, który zupełnie jakby pokazuje inne oblicze róży, kompletnie inne oblicze róży, takiej właśnie niepoważnej róży. Polecam. Kolejny zapach z kategorii nowoczesnych perfum, unisex. Absolutnie to moja nowość Essential Parfums i Divine Vanille. Już mówiłam dwa razy o tym zapachu, ale on się wpisuje w tę kategorię. Ja mam tutaj taką małą rolkę. Zapach z wanilią, z cedrem, z paczulą, z dużą ilością przypraw, z kolendrą, z szałwią. Jest to bardzo pikantna, świetna wanilia, musująca, dodająca energii. Zapach taki, nie jest on bardzo słodki, ale jednocześnie jest intensywny. I zapach, który też świetnie ułoży się na kobiecie, na mężczyźnie, który zaintryguje, który jest nowoczesny. Nie ma tu nic absolutnie, ten zapach nie ma nic wspólnego z budyniową, nudną, płaską wanilią. Wanilia drzewna, wanilia musująca, wanilia przyprawowa. Polecam. No i kolejny zapach, bardzo nowoczesny, właściwie taki perfumowy freak, który też trudno jest ten zapach skonotować z jakimikolwiek czasami, historycznie, epokowo. Jest to zapach niszowy, eksperymentalny, dziwny, szokujący, jednocześnie przyjemny w swojej dziwności, czyli ODA Joe. ODA Joe, tak, z linii Eccentric Molecules, czyli te tajemnicze molekuły. Tajemnicze, nieuchwytne molekuły. No i mamy tutaj glony, mamy ogórek zielony, mamy róże i mamy różową lilię. Bardzo dziwne, nietypowe połączenie. Zapach, który uszlachetnia nutę ogórka zielonego. Nie wiem jak Wy, ale ja bardzo lubię jeść ogórki i kiedy kroję ogórki, to mam zawsze taki zastrzyk szczęścia, energii. Ten zapach ogórka dodaje mi energii i tutaj mamy naprawdę szlachetną nutę ogórka. Jest to dziwak, jest to freak perfumowy, jest to nietypowa świeżość. Zapach, który, nie wiem, mógłby... Nie ma takiego miejsca na ziemi, które mogłabym z tym zapachem połączyć. Oczywiście no, te algi tutaj przenoszą ciężar tego zapachu w stronę morskości, ale to nie jest też zapach morski. To jest po prostu zapach z krainy Nibylandii. Nie ma takiej krainy. Nie ma. I kolejny nowoczesny zapach. Bardzo nowoczesny. Bardzo wyrafinowany. Zapach, który również świetnie sprawdzi się na kobiecie, na mężczyźnie. To jest oczywiście The Bashmakov Different Company. Francuska marka niszowa. Zapach, który... Tak, ten zapach można z czymś połączyć, z jakąś krainą geograficzną. Jest to zapach dedykowany tajdze i tundrze rosyjskiej. Natomiast jego brzmienie jest naprawdę ultra nowoczesne. Jest w nim ogromna, chłodna przestrzeń. Są akordy drzewne, cytrusowe. Jest kolendra. Można też tutaj wyczuć nutę, której nie ma, ale czuć ją dokładnie, czyli nuta ryżu gotowanego, niedogotowanego ryżu. Czyli jest tutaj też coś takiego niby mącznego, jednocześnie właśnie zielonego. Dużo iglaków, dużo cedru, dużo przypraw. Niesamowity zapach, który również świetnie sprawdzi się, zwłaszcza latem w wielkim mieście, tak? Zapach dla indywidualistek, indywidualistów, świetny, który intryguje, zatrzymuje uwagę, bardzo polecam. No i zapach w podobnym klimacie, mimo że łączy się go z mitologiczną boginią, z mitologii greckiej, Etra. No i zapach właśnie, który powstał w 1999 roku, jak pamiętam, i jest to również bardzo oryginalna kompozycja, która łamie schematy, przełamuje jakieś schematy. Marka Etro to marka włoska, niszowa.
I mamy tutaj drzewo różane, mamy tutaj kolendrę, mamy tutaj oczywiście paczulę, cedr, drzewo sandałowe, też leciutkie akordy cielesne, mleczne, ogromna też chłodna przestrzeń w tym zapachu. Chłodna przestrzeń, jednocześnie cielesność i to jest kolejny zapach, który poleciłabym komuś, kto być może chce się odciąć od swoich korzeni, kto być może chce zacząć nowe życie w nowym miejscu i chce pozostawić za sobą zapachowy ślad, który zadziwi, zaintryguje. Etro, etra. A teraz może coś bardziej słodkiego. Tak, i to będzie najsłodsza propozycja z tych wszystkich. Manos Gerakinis Medexis. Zapach niszowy grecki. Absolutnie fenomenalny zapach. Mało się o nim mówi, właściwie chyba nikt go nie zna. Może jest słabo dystrybuowany, ale jest to po prostu genialny zapach. Naprawdę, jeżeli ktoś lubi gourmand, jeżeli ktoś lubi wyrafinowane gourmand, czyli zapachy z nutami jadalnymi, to ten zapach po prostu powala. Powala. Jest tak apetyczny, że no, można się rozpłynąć. Można tutaj sobie wyobrazić jakieś najpyszniejsze desery. Mamy tutaj czarną porzeczkę, mamy kakao, mamy miód, mamy czekoladę, mamy figę, cudowną, słodką figę. Zapach jest niesamowity. Tak smakowitego zapachu ja chyba nigdy wcześniej nie czułam, naprawdę. Dionizja oczywiście kojarzy się z dionizjami, czyli tymi aspektami życia, gdzie świętujemy, celebrujemy, jemy, tańczymy, pijemy, ale nie jest to zapach w żaden sposób, który gdzieś tam się odnosi do dawnych czasów, który nas przenosi w czasie. Nie, to jest zapach hedonizmu, radości, ekstazy i szczęścia. I również dzięki temu zapachowi możecie się wyróżnić i ten zapach może być po prostu waszą obsesją. Jest fenomenalny. I jak ostatnio czytałam pod moim ostatnim filmem o nielubianych nutach, że sporo z was napisało, iż nie lubicie nuty figi. Figi. Tak, ja wiem, że figa potrafi być trudna. Ona potrafi być trudna, ale akurat w mojej kolekcji perfum ja mam 3 figi, które są tak delikatne, apetyczne, słodziutkie, przepiękne i to jest jedna z nich i chyba najlepsza. To jest w ogóle... To jest najlepszy gourmand i najlepsza interpretacja słodkiej figi w perfumach, jaką kiedykolwiek czułam. Rewelacja. Bardzo, bardzo polecam, chociaż w zasadzie mogłabym w zasadzie nic o nim nie mówić, nie polecać i miałabym wtedy swój, wiecie, skarb. Nikt by nie znał tych perfum. Ja miałabym po prostu przewagę, ale taka nie jestem egoistką. Dzielę się z wami tym odkryciem. Cudowne perfumy. I co my tu jeszcze mamy, moi drodzy? W zasadzie to chyba ostatnia propozycja. Tak, ostatnia propozycja. Jest to niby unikat, ale wciąż można go kupić, więc nie mam pewności, czy to jest unikat. I Semillake Le Bleu. I teraz tak, moi drodzy, przyznaję się bez bicia. Zapomniałam sprawdzić, co tu jest w środku. Nie pamiętam dokładnie nut, ale uwierzcie mi... Może sobie najpierw wypoleruję ten flakonik. Dajcie mi chwilkę, bo on bardzo odbija palce. Niesamowicie. Ach, tak. Le Bleu i Semillake. Zapach niedrogi. Pachnie po prostu rewelacyjnie. Pachnie niszowo. Pachnie samczo. Pachnie niesamowicie energetycznie, ekspansywnie. Ja czułam ten zapach na mężczyźnie. W mojej pracy. Zresztą był to były... żołnierz misji specjalnych, który potem zmienił zawód. Mimo, że był to niski mężczyzna, to naprawdę akurat w połączeniu z tą jego taką charyzmą, no to naprawdę ten zapach robił wrażenie. Jest to zapach dla prawdziwych mężczyzn. Jest to zapach niesamowicie samczy, męski. To jest jak wyprawa do dżungli. Do dżungli, gdzie znajdujemy taką, wiecie, postindustrialną budowlę, być może jakąś fabrykę. I czuć tutaj takie trochę nuty takich, wiecie, benzyny, oleju, smaru, też industrialne, ale to wszystko jest pokryte intensywnością przypraw i drzew iglastych.
niesamowicie aromatyczny zapach, cudowny, który właśnie jest takim kompromisem pomiędzy życiem w mieście, nowoczesnością, a życiem no, w dżungli, w lesie. Rewelacja. Tak jak kiedyś mówiłam, ten zapach, jeżeli nałoży go nieśmiały mężczyzna albo mężczyzna, który nie wierzy w siebie, no to ten mężczyzna może po prostu przeżyć szok. Bo absolutnie myślę, że kobiety, które czułyby zapach od tego mężczyzny, uznałyby go za po prostu mega macho i mega Tarzana po prostu. Naprawdę. To jeden z najbardziej męskich, niezwykłych zapachów, jakie poznałam. Moi drodzy, i to by było na tyle. Mam nadzieję, że temat był dla Was choć troszkę ciekawy. Zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia.